Jesteśmy dzisiaj w Star Stable! Oczywiście na Halflingeru. Na Halflingeru, kochanym. Wytreniłam go już dzisiaj na lilce. Ma tam 8,5 poziomu. 8,5 poziomu. No ale to o tym jeszcze pogadamy. Witam bardzo serdecznie Krystal, która ze mną jest naprawdę od rana i po prostu ze mną jeździ, robi wyścigi i tak dalej. Witam Andrejnę i witam Wiktorię, czyli naszą nową członkinię klubu. Bardzo ładnie się dziewczyny ustawiły. Tak a propos Halflingerów jeszcze, to faktycznie ten Halflingerek najjaśniejszy, cieniowany, to nie jest najjaśniejszy, to jest drugi pośrodku, ma rozjaśnienie na pyszczku. I powiem szczerze, że to jest bardzo ładnie wygląda i cieszę się, że mam go na wiki i absolutnie pewnie będę miała go też na Lili. Tak mi się coś wydaje, bo on jest też bardzo ładny. Lubię Halflingery, więc no cóż. Dobra, jeszcze chwileczkę, moment, dobra. Zaczynamy od Marleya, ponieważ mamy do wykonania takie, a nie inne questy. Już wam mówię jakie, przydałyby się potem wyścigi zresztą. Jest tak, kłopoty Jamesa, sklep bez towaru, tutaj mamy, to jest u Marleya właśnie. Ja teraz potrzebujemy dźwigu i tak dalej, koń, to jest targ i portfel zaginął i to jest też od Jamesa. Zajmiemy się dzisiaj na pewno Marleyem, więc do dzieła. Cześć Lilian, wiesz co sobie uzmysłowiłem? Zapomniałem zamówić rzeczy do sklepu. Będzie teraz mnóstwo klientów, kiedy otworzą nowy tor, więc przedmioty, które mi zostały, sprzedadzą się w minutę. Dobra, zrobię zamówienie od razu. Porozmawiaj ze mną ponownie, gdy skończę. No dobra, no to proszę bardzo, skończyłeś. Poszło szybko, he? Zamówiłem ubrania z Valedale i sprzęt z Logaju. Towar zamówiony, ale niedostarczony, a nie chcę czekać kolejnego dnia na dostawę. I oto dlaczego potrzebuję ciebie. Okej, okay, mamy oczywiście questy za to, oczywiście punkty za to. Okej, okay, ubrania dla klientów i coś dla koni. Pewnie będziemy musieli do tego Vale i od nowego pojechać. Jedź do Valedale i odbierz paczkę ubrań, które zamówiłem. Będzie na zewnątrz sklepu odzieżowego Valedale, gotowa do zabrania. Dzięki za pomoc, Lilian, jesteś prawdziwą przyjaciółką. Skorzystaj z okazji zrobienia zakupów w Valedale i wspomnienia, co? I wystartowania w zawodach jeziora Vale, gdy będziesz w okolicy. No nie będę w okolicy, będę po prostu tylko w Valedale, a nie w jeziorze, ale dobra. Fajnie, że polecasz. Jeśli chodzi o uprzęże jodłowy Gaj, to właściwe miejsce. Ich rzemieślnik jest normalnie niesamowity. Jedź do jodłowego Gaju i odbierz paczkę, którą zamówiłem. Dobrze? Super, Lilian. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Skorzystaj z możliwości wystartowania i zrobienia zakupów w jodłowym Gaju. Jeśli chcesz, to nie takie pilne. Okej. Okay. Lecimy, słuchajcie, lecimy. Dziewczynki się to ładnie ustawiły. Lecimy, polecimy sobie teraz ten, ale ja nie wiem, czy ja będę im pisała, gdzie ja jestem. Powiem szczerze, napiszemy sobie JG po prostu. Idziemy sobie na pogadaja, a nie na klubowego. Klubowy jest takim trochę prywatem. Dobra, tak ja to traktuję, powiedzmy. Dobra, słuchajcie, dobra, lecimy sobie. Aha, jeszcze gdzie sobie polecimy, to chciałabym potem polecić sobie do już wam mówię gdzie. Chciałabym sobie polecić potem do upadku gubernatora, gdzie jest nowa gwiazdka. Bo jak pewnie zapewne wiecie, ja zapomniałam o tym wczoraj powiedzieć, mamy nową gwiazdkę. Jest gwiazdek 90. Fajnie byłoby, gdyby SSO dało 11 gwiazdek, a nie jedną, ale dobra. Byłoby wtedy stówka, tak? Pełna stówka. No gdzieś te 10 gwiazdek muszą być. No te 100 gwiazdek fajnie, żeby tak sobie wisiały trochę, nie? Ale pewnie SSO, wiecie, zrobi na przekór i no. Dobra. Gdzie może być nasza paczucha? Paczucha. Paczucha. Nie wiem, gdzie jest nasza paczucha, ale zaraz się dowiem. Czekajcie. Musimy sobie tutaj powiększyć tą mapeczkę. Tam są nasze piękne konisie, ale my chcemy paczuszkę. Te paczuszka, gdzie ty jesteś? A w ogóle moje paczki nie przyszły jeszcze. Gdzie są moje paczki? Zamówiłam sobie zakupy sobie. Zrobiłam zoologiczne i nie ma paczek. Ja nie wiem, co z tymi paczkami.
Ej, no gdzie ta paczuszka? No już tu powinna być gdzieś. Te alien. Będą się ogarnie. Dobra. Mamy paczuszkę. Dobra, zdobyliśmy paczuszkę. Nie mamy nic punktów, po prostu jest request zaliczony. Dobra, lecimy do Vale. Jak chcą ze mną jeździć, proszę bardzo, nie ma problemu. Są bardzo wytrwałe, powiem szczerze. A, podwózka. Dobra. No, ej, podwózka! Dobra, wioska Vale dalej. Coś nam podwózka, kurde, z sielekko mówiąc. Ale spoko. Dobra. Czekamy, czekamy i lecimy po tą paczuchę i wracamy do Marleya. Zobaczymy, co nam ciekawego Marley powie. No ja już chciałam mieć odblokowane te tory u Marleya, bo nie oszukujmy się, przydałoby się już mieć odblokowane. Na razie tutaj nic... O, to jest tutaj, myślałam, że będzie gdzieś indziej. No dobra, to gdzieś tutaj jest, a ja myślałam, że będzie gdzieś tam bardziej do ciuchów. Jakoś jak sobie ubzdurałam, że tam to będzie, tutaj przy tym sklepie. Dobra. Będziemy tak pisać, gdzie ja teraz jadę. Ale muzyczka nam się rozkręciła, rozkręciła się muzyczka. Koń. Ogólnie, to może to jest głupie, ale na Haflingerach lubię sobie jeździć na oklep po prostu. Lubię sobie po prostu po treningach rozsiodłać i po prostu na nich pojeździć tak na luzie. No nie za każdym razem trzeba zapieprzać, tak? Więc w sumie jak nie lubię questów, czy nie zależy na czasie, no to po prostu lubię sobie tak po prostu pojeździć, wiecie, na luzie. Może to jest dziwne, ale jakoś tak już od jakiegoś czasu też tak sobie robiłam czasami, że nie zapieprzałam w tym SSO. Chciałam tak bardziej skupić się na tym, co, gdzie, jak, może tak jak wczoraj właśnie z Jennifer sobie siedziałyśmy i gadałyśmy o tym, co kiedyś było, jak były prace nad na przykład Yardley'em, jak były prace nad Deponą itd. itp. Więc fajnie tak czasami wiecie, wyluzować i o Jezu, to tu się właśnie stało. Koń. Wyluzować, nie zapieprzać po prostu i po prostu skupić się nad faktycznie grą. Ale to można wtedy, kiedy ma się po prostu już, wiecie, porobione wszystko i nie poświęca się tej grze tyle czasu, tak? Czyli nie robię wszystkich repek, nie robię wszystkich wyścigów, wszystkich codziennych tak obowiązków, bo gdzieś tam nie mam kasy i muszę sobie zarobić. Tylko po prostu już mam to porobione, nie potrzebuję tej kasy. Znaczy kasa zawsze jest potrzebna, ale wiecie, że nie można mieć więcej 10 tysięcy. To mogę sobie wyluzować, wyczytować i po prostu pojeździć tak o, for fun. Dobra, fantastycznie, wkrótce będziemy gotowi do otwarcia. Zresztą chyba może to wynika też z braku tego, że po prostu nie jeździłam dawno konno i bardzo mi się tęskni. Okej. Halo. Dobra. Fantastycznie, mam teraz w sklepie więcej uprzęży, nie potrzebuję. Okej. Mamy u niego zegarek, co mnie bardzo wkurza, bo nie oszukujmy się, już bym chciała te wyścigi mieć. No i tak, nagrywaliśmy tylko, zajęło to 8 minut. Więc pojedziemy po prostu, teraz potrzebujemy dźwigu i to będzie mistrz budowy Olaf. Po prostu, tak będzie najlepiej. Więc co, to działa. Myślałam, że jednak coś będzie się działo z tym, ale widzę, że ten Marley to tak strasznie wolno idzie, że chyba po prostu skisnę, naprawdę skisnę. To powinno być tak, że jeżeli nie mam reputacji na przykład, albo nie mam levelu, to powinno być zegarek. Ale jeżeli mam już ten level, tak, mam już tą reputację, no to po cholerę ten zegarek, tak? Po cholerę tak już sztucznie te questy trzymać, skoro zobaczcie, ile mam już poziomu, tak? A robię questy z 11 poziomu. Powinno być takie, wiecie, ramy poziomowe, tak? W sensie, na przykład od do tego poziomu, do tego to można wykonać tego i tego questa, od tego i tego można wykonać tego i tego questa. Jeżeli masz spełnione warunki, czyli reputację, level, coś tam, jakieś inne questy poboczne, no to możesz wykonać tego questa od razu. A jeżeli nie masz tych warunków spełnionych, no to musisz czekać zegarek, tak? A tak to, kurde, takie przedłużanie, będziemy się z tym pieprzyć naprawdę długo. Dobra, no i proszę, fundamenty położone. Zeszłej nocy dotarło do mnie, że potrzebujemy czegoś jeszcze. Potrzebujemy dźwigu do umocnienia kabli. Spytaj chłopaków z pomocy przełęczy, czy mają do pożyczenia dźwig.
No dobrze, to lecimy. Quest bardzo punktowany, czyli ja za 10, więc super sprawa. Lecimy, lecimy. Do chłopaków. Czekajcie, nie jedźcie za mną tutaj w tej haszcze. Dobra. No, come on. Ojej, koniś. Dobra. Chyba musimy jechać tutaj na sam koniec. Tak jest. Oni pewnie będą coś chcieli od nas. Na dźwig? Tak, mam jeden. Co za kobieta Lilian jest doskonała. Może poza tym, że nigdy nie dała mi wygrać gry w pojedynkę. Jest geniuszem, jeśli chodzi o grę wideo. Musisz mi pomóc. Chcę się jej oświadczyć. Po pierwszej randce, przypominam. Okej. Oświadczyć. Kupiłem pierścionek, ale to za mało. Znajdź dla niej prezent, który naprawdę pokaże, jak bardzo mi na niej zależy, a mój dźwig będzie twój. Na tak długo, jak będzie trzeba. Ona kocha slalom tak jak ja. Może coś o tym, może coś z tym związanego. Znajdź idealny prezent dla pani Morse. Może coś wspólnego ze slalomem. Wydaje mi się, że będę musiała chyba iść do Josha. Nie wiem, tak mi się coś wydaje. Po prostu, ale zobaczymy. Nie pamiętam, powiem szczerze, o co tu chodziło. Będziemy mieli zagwozdkę, spoko. Będziemy mieli zagwozdkę. No, gro, ładuj się szybciej. Dobra. I lecimy, matko, to już są dziewczyny. Są mega szybkie. Ajajaj, nie tak, nie tak, nie tak. Tomas, nie zatrzymuj mnie, proszę. Dobra. Tak jest. Ojejku. Jest od Josha. Jest od... Ej, wpadł mi włos w oko. Jejku. Dobra. Prezent, który ma coś wspólnego ze slalomem? Dobra, Lilian. Weź moje trofeum, które zdobyłem w Mistrzostwach Świata w slalomie kilka lat temu. Jak myślisz? Nie jest zbyt romantyczny? Wiem, ale pogadaj z Tan. Może coś wymyśli. Jak uczynić ten prezent bardziej romantycznym? Słuchajcie, no po prostu gość jest nieziemski. Porozmawiaj z Tan. Oddaję swoją nagrodę, tak? No nie oszukujmy się. Swoją świetną nagrodę. Mamy trofeum. Wiem, że tutaj będzie coś trollowego, coś śmiesznego. Nie mogę tego wziąć? Mogę. Dziękuję. Coś śmiesznego będzie tam zrobione z tym trofeum i będzie to trofeum po prostu cudne. Ale dobra. Fajnie wiedzieć, że Josh w ogóle zdobył jakieś tam trofeum. No spoko. Mamy trofeum w tym. Musimy pogadać stan. Romans? Czy jest ktoś, kto rozumie, że to ja? Gdybym... Okej. Okay. Rozumiem, że to ja. Okej. Gdybym pożyczyła trofeum na sekundę, napisałabym książkę o miłości. Poczekaj chwileczkę. Okej. Tylko spójrz, całkowicie różowy. Oczywiście, mówiłaś, że jest troszkę starsza, a nie może... Nie... No może więcej niż troszkę. Boże, dzięki Tan, jak ona jest niesamowita po prostu. No może troszkę niż więcej, super troll. Porozmawiaj z panią Holdsworth, ona jest stara jak świat. No nie, no to było nieprzyjemne. To trofeum muszę brać? Nie muszę, dobra. To lecimy do pani Holdsworth. Myślę, że to będzie coś ze słonecznikiem albo coś innego dorobią. Coś tam było śmiesznego z tym trofeum, nie pamiętam zupełnie tego do końca. Ale coś tam było. To lecimy do pani Holdsworth. Patrzcie, mamy poziomu, niedługo wbijemy poziom. A dalej nie mam ani dut, ani ZW. Dobra. Przystroić trofeum? Co masz na myśli? Musiałaś zapomnieć zabrać je od Tan. Ojojojojoj, zapomniałam faktycznie, widzisz? No widzisz, przepraszam, to muszę jechać. Jak się nie ma w głowie, to się ma w nogach, trzeba po prostu pamiętać. Dobra. Musimy je zabrać, bo ono było różowe, prawda? Więc musimy je po prostu zabrać, żeby było, wiecie, no. Tu jest trofeum. Jest całkowicie różowe, kompletnie różowe, zobaczcie.
Jest kompletnie różowe. Matko kochana, jest masakra. Dobra. Tak, mam zaliczonego questa i musimy pojechać tam jeszcze raz. Musimy pojechać tam jeszcze raz, bo zapomniałam po prostu. No jak się nie ma głowy, coś ma w nogach, tak jak mówię. I to trofeum po prostu jest tak różowe. Dalej jest samo napisane, co jest napisane, nic więcej chyba napisane nie będzie. Zobaczymy, może coś dokoptują. Dobra. Okej. Okay. Aha, rozumiem, o co ci chodzi. I dla mnie wygląda trochę zbyt dziecinnie. Więcej klasy i stylu, oto czego potrzeba temu trofeum. Myślę, że Josh się ucieszył, że ma takie różowe trofeum. Znaczy miał. Wiem dokładnie, czego tu trzeba. Daj mi minutę. Okej, okay, minuta minęła. Ups. Proszę, posadziłam w nim mlecze. Eleganckie, klasyczne i ze smakiem. Postawiłam je na stole. O tam, spójrz, jak świetnie wygląda. Potrzebuję więcej ozdób, sądzisz? Ona uwielbia heavy metal, mówisz? Pogadaj z facetami na lądowisku Darkcore. Tam w dole. Wyglądają na heavy metalowe typy. Okej. Okay. Z podejrzanymi typami na lądowisku Dark Cornet, to jest w ogóle przy plaży. Aha, dobra. Dobra, ona postawiła go na stole, to trofeum, tak, tutaj jest to trofeum. Posadziła w nim, słuchajcie, mlecza, jednego mlecza. Nie, to trofeum, mówię, to jest świetny quest, uwielbiam ten quest po prostu. No i musimy teraz jechać do tych tam typów z Dark Core. Po to, aby zobaczyć, co mi powiedzą te heavy metalowe. O Jezus, typki. Koń. Nie, strasznie. Heavy metalowe typki. Tutaj Krystal teraz towarzyszy z Andrejną i. Ajajaj. I Wiką. Do kogo mam tutaj się udać? Halo, panowie. Tutaj jest jakiś gość, dobra. Najczęściej u niego są questy. Fuj, to naprawdę brzydkie trofeum, jest takie nudne. Ale nie martw się, zrobię tak, żeby było cool. Daj mi je. Okej, okay. Bałam się mu cokolwiek dawać, ale spoko. Spójrz teraz, super, nie? Przykleiłem kilka czaszek, teraz wygląda fajnie. Kto nie chciałby mieć czaszek na czegoś tak niesamowitego? Proszę, a teraz zjeżdżaj. Okej, okay. Daj ulepszone trofeum, dobra. Okej, okay. Gdzie mam to trofeum wziąć? Tu jest to trofeum, dobra. Niestety, ale on je to trochę tam zmolestował, no dobra. Mamy trofeum, już jest jakiś napis, tam wiecie, rozpisany trochę. Różowe trofeum ze słodkim, co? Z czym? No, cholera, ja to nie widzę. Ze slalom, o Boże, kochany. Z kwiatkami udoskonalonymi czaszkami. Bardzo ładnie. Dobra. Tak myślałam, że ten napis się będzie zmieniał. Za slalom. Za slalom, Alien. Za slalom. Ogarnij. Dobra, lecimy sobie do tego. Czekajcie, bo mnie tutaj napisali, że jestem na przełęczej kolejce. Włosek mnie tutaj jakiś miział i mnie strasznie to drażni, jak są takie włoski, które gdzieś tam już ma się długie włosy i te włosy się tak plączą i to jest łe. I mi miziały i w ogóle, wiecie, musiałam się ogarnąć. Dobra, lecimy. Bo tu nie o włosach mowa, tylko o trofeum. Trzeba się skupić na trofeum. No i tak można by było szybciej trochę. Zobaczcie, ile my minut tracimy na tym, żeby to się załadowało. Po prostu minut jest mega. Jak gdzieś mamy zamiar pojechać i wziąć 3 podwózki, to 5 minut tracimy na dzień dobry. Po prostu tak. Co jest w ogóle masakrą, nie? Dla mnie. Wow, kamerka nam się przezmieniła. No, dobra. Ale my się nie poddajemy. Lecimy dalej. W ogóle, co mi uzmysłowiła Jennifer, to po prostu to, że te konie z przodu mi się tak fajnie grzywka kręci, to jest takie śmieszne, bo jest to śmieszne, nie ukrywam, że nie jest, bo po prostu ta grzywka, tutaj teraz to dobrze widać było, jest po prostu śmieszna, no masakra.
Masakra. Z boku na to fajnie, ale z przodu no się po prostu kręci, tak? Ją, 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 ją. Masakra. No, są te halflingery trochę zepsute. Niestety, już pomijam samo umaszczenie, że powinno być trochę bardziej rozjaśnione na tych pyszczkach. Jeżeli są czarne, to powinno być jasne nad czarnym. Pomijam szczotki, no to tam nóżki się tylnie wydłużają, jak sobie grzebie w ziemi kopytkiem i ogon się wydłuża przy stępie i są one za niskie i tak dalej, więc jest dużo. O, zniknęły nam kartony. Więc jest dużo, dużo do zrobienia jeszcze, moim zdaniem, z tymi końmi, ale raczej wątpię, aby zostało to zrobione. Dobra, mamy trofeum. Wow, Lilian! Mamy łzy w oczach z zachwytu, ale czegoś brakuje, czegoś, co mówi, że jest ode mnie, że jest ode mnie. Muszę jeszcze tylko coś dodać. Okej. Proszę, teraz jest doskonały. Posypałem. Przysypowałem małą koparkę na górze, tak, wiedziałam, żeby zawsze myślała o mnie, gdy na nią spojrzy. Możesz jej to dać ode mnie? Jestem zbyt nieśmiały. Trzymaj kciuki i miejmy nadzieję, że jej się spodoba. Okej. I teraz tak, mamy tutaj to i chciałabym zrobić sobie zdjęcie, tak serio. Chciałabym zrobić sobie zdjęcie z nimi po prostu. Bo jest to tyle śmieszne i zajebiste, że masakra. Wiecie, jednak po prostu, no cóż. Fajna sprawa, moim zdaniem, fajna sprawa z tą koparką na górze. Przespawaną. Tutaj mamy panią Mors, ale musimy to jakoś ogarnąć, żeby tą koparę było widać i tego gościa. Dobra, możemy zrobić tak. Tylko niech się koń spojrzy. Dobra, może być. To bierzemy nasz ten. Bierzemy naszą koparę, naszą tą. Mamy teraz trofeum z przyspawaną koparką na szczycie. Co powie nam Mors? Co to jest? Myślę, że zaraz zemdleją. To najładniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Nikt nigdy nie dał mi czegoś takiego. Bunks naprawdę jest ideałem. Bąk, cary, kocham cię. Jejku! To było wyznanie miłości! Och, Lilian, Bąk jest najmilszym człowiekiem na świecie. Upewnię się, że od razu wyślę ci dźwig. Tylko najpierw chwilę się pościgamy w slalomie. Slalomie, dobra. Przejedź się teraz i porozmawiaj z kierownikiem budowy. No dobra. No to oni się ścigają, a ja muszę iść do kierownika i myślę, że tam tutaj zrobimy sobie ścięcie, cień umycie. No chyba, że po prostu zaraz będziemy mieli zegarek. To zaraz się wszystko powiedzmy okaże. Ale po prostu wyznali sobie miłość, to jest takie słodkie i te elementy miłosne w SSO są naprawdę czasami fajne. Znaczy fajne są, jeżeli są, się kończą fajnie. Dobra, lecimy sobie do kierownika budowy. A więc dźwig jest w drodze. Świetna robota. No i będzie zegarek. Tak, jest, będzie zegarek. Tak, myślałam, że będzie zegarek do jutra. Na przyszłość mamy, słuchajcie, tak, mamy portfel, zniknął, pieniądze przypadły. To jest chyba od Jamesa, tak? Część bla bla i kłopoty Jamesa od Thomasa Morlanda. I chciałabym w przyszłym odcinku dokończyć ten epizod tutaj z kolejką. Rozpocząć Maria, bo pewnie będę miała już reputację Maria, to czyli coś będę na tej lice musiała robić. No i tak powolutku będziemy sobie ciułać. Mamy dosyć dużo tego doświadczenia nabitego, no ale cóż, nic na tej poradzę. Cieszę się bardzo, że jest. Aha, i jeszcze mieliśmy gwiazdkę znaleźć, to słuchajcie. Już poczekajcie, 70 na, 7 na 90. Tam jest tylko jedna gwiazdka, więc ją poszukamy akurat w odcinku. Tylko wiecie co, może na Wiki ją poszukam, bo tutaj mi szkoda. Więc dajcie mi chwilkę, bo tu miałam poświęcić jeden odcinek na szukanie gwiazdek i pokazanie, gdzie one są i tego jeszcze nie zrobiłam, ale zrobię na pewno. Więc dajcie mi chwileczkę, ja sobie tutaj ogarnę Wiki i do Was za chwilkę No okej, wrócę. mili Państwo, jestem z powrotem, jestem na Lilce, na Wiki. Tak jak mówiłam, lubię sobie jeździć na tym koniu, na Haflingerku, na Angliku, na oklep. Tak jak mówiłam też, faktycznie ten konik tutaj ma rozjaśnienie, co mi mówią zmysłowia Jennifer. I to jest Haflinger, tak? To jest
ten poziom, powiedzmy, halflingerowy, tak? Gdzie on ma to rozjaśnienie, gdzie on powinien mieć to jeszcze bielsze i ewentualnie troszeczkę niżej. No ale dobra, ma rozjaśnienie, tak? Ma cieniowanie, jest halflingerem. Jeżeli ma ciemniejszą sieć, powinien być troszeczkę bielszy pod spodem, no ale dobra. Ogólnie rzecz biorąc, brakuje mi szczotek. Ja wiem, że nie wszystkie halflingery mają, ale jeden, większość halflingerów ma szczotki. No dobra, wykorzystamy sobie teraz tutaj portal, który się pojawi, jak pojedzie sobie autobus. Właśnie autobus odjeżdża. No wiecie, tak w sumie to ten koń, no ja tu mam na nim 7170. Ten koń w sumie, i to wszystko z wczoraj, dzisiaj tylko zrobiłam w Eponie wyścigi. Ten koń wcale wolno nie jeździ, więc nie potrzeba na nim super sprzętu. A ja sobie lubię, patrzcie, ja mogę jeszcze tutaj ten dać, spoko. Tak nie można było kiedyś. A ja sobie po prostu na nim jeżdżę tak, o, for fun. Wiecie, dobra, mamy portal, dobrze widzę. Czy ja dobrze widzę? Dobrze widzę. Dobra, mamy portal, więc już schodzimy z konika. I idziemy szukać gwiazdek. Dla niepoinformowanych mam 89 na 90 gwiazdek, ponieważ miałam 89 na 89. Także wiecie, dobra, lecimy sobie do upadku gubernatora. Upadek gubernatora. Wiem, gdzie ta gwiazdka mniej więcej może być, więc będziemy na nią czatować. Bardzo chętnie ją zbiorę. Mogę, tak jak mówiłam, trochę na Lice mi szkoda, ponieważ na Lice obiecałam sobie, że będę robiła jakiś tam film. Mówiłam wam to już rok temu, że ten film zrobię. Więc przepraszam, ale go zrobię na pewno. Po prostu jakoś tak na to wychodzi, że nie wychodzi. Dobra, wiem, że ta gwiazdka jeździ sobie gdzieś samochodem na dachu. W sensie samochód jeździ, a gwiazdka jest na dachu. Żeby nie było, że gwiazdka ma na dachu samochód. Więc trzeba szukać tutaj gdzieś po tym. Bo to mi już dziewczyny powiedziały, gdzie ta gwiazdka może być. Na razie tego samochodu nie widzę, bo nic na razie nie jedzie. Ale spoko. O, Skype się odezwał, dobra. Halo, jest tu ktoś? A, ktoś tu przebiegł. O, jedną samochody? Nie, nie jedną samochody. Samochody, respić się. No nie wyrespiają mi się samochody. Co za samochody, no. Witam, Hedde. Tylko to nie Humming. O, jest dla gwiazdka, jest, jedzie. Tylko jakaś inna Hedda. Jedzie gwiazdeczka, patrzcie. Świetna sprawa, zobaczcie, zrobię sobie zdjęcie. Pstryk. I łapiemy gwiazdkę. Ej, łapiemy gwiazdkę. Halo! No nie mogę. I nie wierzę. Nie! Nie, do tunelu nie! Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Dawaj, 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 dawaj. No dawaj, bo się pod koła mam podrzucić, podłożyć. Dobra, jest! No to lecie znalazłeś wszystkie gwiazdki. Dobra, mamy gwiazdkę, jest fajny zielony busik. Tramwaj. Ja tam zakończymy sobie nagrywanie, bo w sumie to już to chciałam zyskać. Więcej gwiazdek tutaj, więcej gwiazdek. To jest zapowiedzi tego, że będzie więcej gwiazdek, moi mili państwo. Więc będzie więcej gwiazdek. Chcę, aby było 100 gwiazdek. Proszę o 100 gwiazdek. I żeby tak sobie te 100 gwiazdek wisiało i wisiało długo, długo, długo. Bo jednak 100 fajnie wygląda. Po prostu 100 fajnie wygląda. No, także wiecie. Więcej gwiazdek. A tymczasem kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę i czekam na waszą aktywność. Pod wczorajszym filmikiem było mega dużo aktywności. Jeszcze nie czytałam. Nie było też dużo hejtów. Nieważne, bo się rozgadałam na temat Humflingerów. Jeszcze nie czytałam, ale obiecuję, że będę czytać, będę odpowiadać, także będziemy tam się kontaktować. Dlatego warto komentować filmy i dawać im łapki w górę. Trzymajcie się i pa pa! Świat wiruje!